ulicy Sikorskiego ruszył pełną parą. W jego ramach położona zostanie nowa nawierzchnia. Rozebrana będzie kamienna kostka. Zmodernizowane zostaną ścieki, przykrawężnikowe, wypusty deszczowe i studzienki urządzeń podziemnych. Pierwszy etap prac obejmuje odcinek od ulicy Cichońskiego do Herberta, później do przejścia dla pieszych przy ulicy Hawelańskiej. Ta wówczas zostanie zamknięta po stronie magistratu. Kolejny etap to odcinek od Dzieci Wrzesińskich do Wełnionego Rynku, co również spowoduje jego zamknięcie. Następnie remont przesunie się aż do ulicy Chrobrego. Realizacja modernizacji od skrzyżowania ulicy Sikorskiego z ulicą Chrobrego do Muńskiej zależna jest od prac przy Kukuczki. Jeśli remont zostanie ukończony do 17 października, wówczas ostatni odcinek Sikorskiego będzie remontowany w tym terminie. Jeżeli jednak prace na osiedlu Piaski przedłużą się, wówczas remont ostatniego fragmentu Sikorskiego zostanie wznowiony dopiero po 1 listopada. Przewidziany termin ukończenia prac to połowa listopada.